się jeszcze w historii polskiej siatkówki nie zdarzyło. Dwa nasze klubowe zespoły, mistrz i wicemistrz Polski, spotykają się w wielkim finale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Technicznie te dwa zespoły potrafią wiele i one będą się bawiły piłką, ale na trudnych akcjach ktoś może znaleźć przewagę. Piłka na skończenie tego meczu i co tam się dzieje? Położyli się wszyscy na boisku po stronie Sachsy. 15 do 12. Tiebreaka wygrywa Sachsa i robi coś, co się nie udało wielu drużynom. Zwycięzcy. To jest wielka drużyna. To jest Grupa Azoty. Sachsa Kędzierzyn Koźle po raz trzeci z rzędu wygrywa klubowe mistrzostwo Europy. Halo, 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 wracamy na trasę 80. edycji Tour de Pologne. Pierwszy etap, ta przerwa wydłużyła się troszeczkę, a to dlatego, że w Wielkopolsce Obermanie chmury i tutaj potwornie trudne warunki, co widzą Państwo w tej chwili na naszym obrazku, ale także potwornie trudne warunki na torze Automobil Klubu w Poznaniu. Halo, halo, Wacław Skarul jest...